pokażę pokażę, jak przyspieszyć uruchamianie się Twojego komputera, czy w tym przypadku laptopa, oraz jak zwiększyć jego wydajność. Przy jeśli chcesz więcej takich filmów, słabkę w górę oraz subskrypcji z A więc przejdźmy do naszego poradnika. Pokażę Wam teraz parę etapów na przyspieszenie włączania się Waszego, w tym przypadku pc lub po prostu laptopa. Etap pierwszy. Początkowo wpisujemy MS Config w opcji Szukaj na pasku zadań. Teraz wybramy rozruch. I tak. W tym miejscu klikamy rozruch bez interfejsu e, GUI. W następnej kolejności wybieramy opcje zaawansowane, no i w tym miejscu zaznaczamy liczbę, liczbę procesorów i wybieramy maksymalną ilość procesorów, e, którą aktualnie posiadamy. Teraz zatwierdzamy OK i wybieramy usługi. W tym miejscu włączamy wszystko, co włącza nam się niepotrzebnie wraz z uruchamianiem się naszego systemu, a z czego po prostu nie korzystamy. Aby przyspieszyć włączenie się komputera, po prostu wyłączymy rzeczy, których nie chcemy, aby uruchamiały nam się za każdym razem. Automatycznie, wraz z naszym komputerem, ale zanim zaczniemy robić tą selekcję, proponuję wyłączyć w tym przypadku przycisk Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft. Po czym, jakie je ukryjemy, nie będziemy mieli po prostu obaw, że włączymy którąś z rzeczy powiązanych z Microsoftem. Gdy wszystko wyłączymy, wybieramy zakładkę Uruchamianie. Tutaj natomiast mamy listę programów, które również nam się uruchamiają za każdym razem, gdy włączamy komputer. I w tym miejscu tak samo włączamy każdy program, który według nas włącza się niepotrzebnie wraz z włączeniem się komputera i spowalnia pracę naszego komputera. Jeśli wszystko wybierzemy, to oczywiście zamykamy okno, klikając OK. OK, etap drugi. W etapie numer dwa ponownie wchodzimy w zakładkę Szukaj i w tym przypadku wpisujemy do pasy wygląd i wydajność systemu. Gdy okno nam się włączy, wybieramy dopasy dla uzyskania najlepszej wydajności i klikamy Zastosuj. W etapie numer trzy musimy kliknąć w prawym wszystkim myszy na nasz komputer i wybrać opcję właściwości. Teraz wybieramy zaawansowane ustawienia systemu i przy opcji Uruchamianie i Uzyskiwanie wybieramy opcję Ustawienia. Następnie wybieramy zaawansowane i oznaczamy czas wyświetlania się listy systemów operacyjnych. Następnie klikamy OK. W kolejnym etapie oczyścimy troszeczkę swój dysk. Początkowo wchodzimy w nasz dysk klikając w tym przypadku prawym przyciskiem myszy na dysku systemowym, a następnie klikamy właściwości. A teraz wybieramy oczyszczanie dysku. W tym momencie oznaczamy wszystkie rubryki, z których chcemy oczyścić nasz dysk. W tym przypadku powiedzmy z plików tymczasowych, z kosza i tak dalej. Jeśli to wszystko oznaczymy to klikamy oczyść. Pliki i czekamy. W etapie numer 4 powinniśmy zrobić porządek na naszym dysku z zbędnych aplikacji. A więc, oczywiście, wpisujemy w Szukaj, Dodaj lub Usuń i wchodzimy w opcję Dodaj lub Usuń programy. Jeśli są jakieś zbędne aplikacje, których nie potrzebujemy, to należy oczywiście je usunąć. Pamiętajmy, że najbardziej na rozruch wpływa też stan naszego dysku systemowego. Czym bardziej jest zawalony, tym po prostu wolniej działa. Ostatnią opcją będzie poprawnie cleanera, do którego oczywiście link ma się w razie czego w opisie. To, co nas będzie interesowało początkowo, to oczywiście oczyszczenie dysków, To jest oczywiście bardzo proste i właściwie wymaga tylko jednego klienta. Drugą sprawą oczywiście będzie naprawianie rejestrów, o czym nie mówiliśmy prędzej. Czasami jest tak, że jakiś z rejestrów ulegnie uszkodzeniu i w tym przypadku ten program uszkodzone rejestry bez problemu znajdzie i jednym kliknięciem tak naprawdę naprawi. U mnie aktualnie wykluł 140 błędnych rejestrów, których wymaga naprawy, więc naprawiamy. No i w sumie to tyle. Jeśli wszystko z tej listy zrobimy, to możemy zrestartować nasz komputer i uruchomić go ponownie w celu sprawdzenia efektu. Jeśli ten film był przydatny i zaoszczędziłeś z czas, strzel łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem,